Siemaneczko, jestem Pepetem Games. Witam Was na moim gospodarstwie. W sensie bardziej na gospodarstwie mojego szefa. Dzisiaj dostałem dość ambitny plan od szefa o zwiedzenie mu obornika. Powiem szczerze, jest dość zajebista hałda w noju. Tutaj bez dwóch zdań, chyba będzie pływa na 4-5 lat na tego obornika. To jest, nie wiem, 150 ton tego obornika, który będzie. Ale na początku, zanim jeszcze będziemy jechać, to trzeba, rzecz jasna, sprzęt cały załadować. Więc bierzemy się, ładujemy temat powolutku, na spokojnie, wiecie, żeby tutaj też nie odpierniczyć żadnej lipy, bo aż takim sprzętem wiadomo nie robiłem. Duże by na mnie o tym chodzi. A tylko wam przydać na zewnątrz. Bo nie będę widział, jak tam teraz to ja. Pyk. Pyk opuszczamy. Pyk. No. Muszę przeładowanie niestety brać i ogarniać temat. O to mi chodziło, że jednak nie zawsze mi tak pięknie to idzie, jak bym chciał. Na tym joysticku. Ale to nic. Wiecie, no w 30 to jest tylko dwusekcyjny tu w zasadzie. Tam tu się nie ma co bawić, tak? Tutaj jednak już jest trochę filozofii, jak to się mówi. Decydowań. Jako chwila tego, żeby się nauczyć. A to jest, wiecie, chwila czasu się nauczy człowiek. I tak dalej, jak widzicie. Drugi kwietnia. Dzisiaj nagrywam sobie już po świętach. Dobra, nie będę zamykał podjadł niż trochę szybciej. Myszka pracowała bardziej niż kokodnik. A taki sprzęt ma, takim ładuje. Ogólnie mam, zaraz pokażę, bo tam ogólnie jest czwóreczka ciągnik, o którym mówiłem, że właśnie jest na gospodarstwie. I powiem szczerze, że zajebista maszynka. Ta czwóreczka zrobiona, odrestaurowana w ciągu 2 miesięcy, bo teraz widać majstrzek robił. Nawet nie mówi, że będzie naprawiał, to bym trochę, że sobie trochę dorobił u niego. A niestety nie powiedział. No sam sobie kupi narobił, ale powiem szczerze, zajebisty sprzęt. Dwa ciągniki u siebie, to bym taki chciał mieć. Ale wiadomo, że nie będę takich sprzętów miał, bo takie sprzęty, nie patrzy. Ja tak, bo są koło 7 tych teraz kosztuje. Więc tutaj nawet nie ma podjazdu na to. Chcę taki ciągnik kupić. To teraz nie ma w ogóle jakiegokolwiek ciągnika, żeby kupić. U mnie na gospodarstwo, bo jak widzicie, na ten konta 3000 a tym na koncie, więc tutaj to sobie nie nabijam. Też rzutnik mały. Bo to jest tam 6, ale 7 do generalnej ładowności plus no stawki to daje 10 tysięcy litrów. Ładowności, patrzcie, jak piękny kutusik. Zatorek, przepraszam. Zatorek, a kurwa, myślałem, że to jest kutus. Zatorek. Ja na kolegi robi. Mało uważnie. Zatorek, fajny, piękny, śliczny. Patrzcie, ja byłem przekonany, to jest kutus. Ale, wiecie, ja się tam nie znam na tych sprzętach. Ja chciałem kurwa drzwi otworzyć, ale to... Napływa te mody, to są zajebiste, dobra. Że my jedziemy, bo to... szkoda czasu. Takie 7-8 na godzinę. Zobaczymy, jak to kombinalnie wyjdzie. Ogólnie tego obornika mi ma tyle, że można walić ile się da. To jest ogólnie gadał, że będzie robił bezrokowo. Ma takiego zajebistego cięta właśnie do takich rzeczy. Nie mówi, że będzie to bezrokowo robił. Bo tutaj czas, goni go czas, ponieważ to będzie na żyto. Żyto będzie siane chyba, jak się nie mylę. Może przygotowywuję, nie wiem, bezrokową pod coś innego, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No a co też ciekawości zobaczy. Jak tam nie był siewów tutaj. To
Po pszenicy będziesz przygotowywał, dobra. Przygotowuję po pszenicy teraz, nie po żyto. Nie, to nie wiem, coś mi się okiczkało mi dać. Wolno trochę ten obornik leci. Będzie 5 na godzinę. Chciałbym mieć jakiś tam zajebiście bysty, że tak powiem, blok pod tym względem. No bo co, obornik jednak, to jest taka żmudna robota. Wolno powiedzieć, przekazać jednego ciągnika do drugiego. Ładowarki szefu nie ma. Dla mnie na ten moment nie jest w planach, mówi przez zimę może będzie coś szukał. Dopłaty mi przyjdą i będzie coś chciał szukał. No bo jednak krowy dają mu ten plus. Przepraszam, nie krowy. Opasy. Dają mu bieżąco praktycznie kurwa mać. Na bieżąco jakieś tam sztuk. Jak sprzeda powiedzmy 10 sztuk w lepiej cenie, no to na miesiąc. No bo tam około 120 sztuk. 60 sztuk. Morcie sprzedaje, za pierdolę. Czy po 5 sztuk na miesiąc. To i tak wygląda pieniądz. No wiadomo, plus pod opłaty, to wszystko. Wszystko pięknie mu to idzie. Plus usługi jeszcze, które są tutaj przez niego proponowane, czyli jazda na kombajnie. Znaczy usługi kombajnowe, tak powiem. I siaczkarnia. No ja myślę, że w tym roku będę chciał go prosić o to, żeby po prostu pewnie przyjechał do mnie na gospodarstwo i pewnie mi obkosił kukurydzę, która pewnie będzie na kiszonkę. To zależy jak też to wyjdzie. Też można sobie ogarnąć u siebie na gospodarstwie. Przygotowałem spodsiew żyta. Ogarnąłem sobie spodsiew plonów, no więc tu już mam plus. I co, tak jak mówię, w gospodarstwie będą jeszcze 4 odcinki, prawdopodobnie zimy tylko, no bo 2 razy stawy, no i pewnie 2 siełów, pewnie coś w tym stylu, ewentualnie 3, tego nie wiem, jak to wina nie wyjdzie i tyle jak to macie. No i tak, odcinek, jak ten zetelek sobie ładnie daje radę. 10 ton ładowności na rzutniku i sobie można powoli dawać szadów. Widzę, że nie przestawiłem sobie sceny, żeby lepiej to oświetlenie było. Trudno, już się nie chcę teraz bawić. Jakoś tak będzie na tym podstawowym oświetleniu. Niestety tego nie przyuważyłem na samym początku, włączając nagrywanie. Dobra, tutaj tak. Wyłączamy, sobie zawiniemy, to zawiniemy. Powiem szczerze, ładny stojek. Bardzo ładny, bym powiedział. Może kiedyś jeszcze robot pyta, może będzie go chciał sprzedać. O, kurwa, lewie się nie przekawa. O. Co ja się nie wyciągnę? Wyciągnę czy tak? Chyba, że boli. Oj kurwa, takiego czegoś się nie spodziewałem. Dawaj. I tak teraz. O kurwa, stój! Patrzcie, jak zleciałem teraz, kuział, fara. Już szef mi opierdali, to zobacz. O, ja jebie. Chciałem bystro zrobić, a nie wyszło. Poszedł, no dobra. Pójdzie. No kurwa, jestem zawsze jebany niski. Dobra, szczerze, nie będę się pierdolił. Też nie chcę jakiegoś nie wiadomo czasu ile spędzić tutaj na oganianiu. Powiedzmy umownie, że wyjechał. Załączamy to sobie. W momencie, chyba cię tak chciałem zrobić, no ale...
No kto by przyjechał, jeśli szeku jest 40 km stąd. Pojechał jakiś odbawiec służbowy, wiadomo, ułatwić takim gospodarstwem, to jest, jak się mówi, rzecz codzienna. Do księgowej jeszcze pojechał. Tego co wiem, nic więcej nie powiedział, tak powiem. No i szczerze, fajnie, taka robota. No i za tą robotę jeszcze będę musiał tak, z tego co mówi, Jezu, co mówił, to będę miał jeszcze tutaj to uprawić właśnie. Właśnie nie wiem, czy będę to nagrywał, czy nie. Chociaż chciałbym, bo to fajny taki sprzęt mam, no, zajebisty. Chciałem to właśnie robić, nagrać. I chciałbym wyjaśnić, że nie będę wam ogarniał, żeby nie było aż tak nudno cały czas, wiecie, dla nas na swoim gospodarstwie się skupić. Teraz w domu pracuję dodatkowo na gospodarstwie. Ale powiem szczerze, że fajnie taka coś odskocznia, taka można trochę na jakichś sprzętach sobie porobić, zarobić wiadomo jeszcze większe pieniądze. Też duże pieniądze to jest za dużo powiedziane. Dodatkowe pieniądze, o to bardziej mi chodziło. Więc no, to jest coś grantu, jak się mówi. No bo ta idzie. Bo ta naprawdę idzie, jest spore pole. Tutaj powinno chyba zwiększyć na razie to on ma bynajmniej w swoim arsenale. Wiecie, na tej części tej wiosce, bo jeszcze tam gdzieś na wioskach ma, ogólnie na trzech wioskach ma gospodarstwo. Po trochu każdej ziemi. On ma ogólnie 180 hektarów ziemi, więc tutaj wiadomo, co bliżej sprzęty, no to może sobie taki mniejszy sprzęcik latać. Taki orzutnik właśnie z torkiem, czy taki perkusynek pugu, ale tak jak dalsze hektary, no to wspomniałem, że po 200 koni ma Rodira. Więc wtedy ma sporo koni. I później w kolejności jest o dziwo ten Ulfius. No ale wiadomo, rząd jest bardziej, tak powiem, no wiadomo, wygodny, bardziej ogarnięty pod względem ogólnym. Chociaż się można powiedzieć z tego Ulfusie, to jednak wiecie. No rządy to już jednak jest pacenowa dużo lepsza. No i może kiedyś będę mógł, pozwoli mi, powiedzmy, może kiedyś ogarnąć się tym John Deere'em na polu. Ale patrzcie, no, realnie ten rzutnik pasuje do właśnie tego zatorka, no bez dwóch zdań, no, piękny sprzęt, fajnie się prezentuje. Dobra, teraz to muszę trochę szybciej wyłączyć. A nie robię, nie przyspiesza nic. Sobie na spokojnie mam to robić, więc nie śpieszę się. Na szczęście dobrze, że nic się nie stało w odpadnięciu pod te siaki. Ale patrzcie, jakie on ma zajebiste duże laczki. Na mnie tak mi się zdaje, to są dość takie sporawe laczki. Na pewno szersze jak 60 z tyłu. Naprawdę jest taka wakapcia, co nie? W tym muzeum zatorze. Dobra, no może kiedyś sprzeda tego zatora. Fajnie było. Kurwa, widzę, że tak te oświetlenie to jest takie chillowe z tych filtrów NVD. To jest kurwa katastrofa, zaraz tego widzę. No, jeszcze będę kombinował. Zadam jednocześnie. Tak powiem, przemęczyć. I będzie git. Dobra, pokażę sobie na zewnętrznej kamerze, tutaj jednak bardziej powiedzmy, że dronem sobie kurwa latam i pasuje sobie. Ale patrzcie, oświetlenie, wszystko elegancko. Jest wszystko elegancko, kurwa, no, że to jak dla mnie idealny był. Ale gdybym jeszcze dała, to może mi się go kurwa. I że teraz to jest to też koło 7 dych chyba kosztują. Takie. Ogólnie te małe ciągniki, tak powiem. A może inaczej, mniejsze ciągniki, nie wiem, ale takie większe ciągniki dla palców w takiej cenie. To jest katastrofa. Miast bardziej lepiej by chodzić, kurwa, większy ciągnik za dużo lepszy, lepszy pieniądze niż takiego mniejszego zatora. Znaczy ogólnie jakiś mniejszy ciągnik. Niż nie mały.
Kurwa, zapierdolę. Dużo lepiej trafić większego przy pieniądzach niż takiego mniejszego, bo to mniejsze są droższe. No ale piękna sprawa. Szczerze mówiąc. Może się podpytam. Aż bo on chyba był. Tego oczko w głowie, ten zjatorek. A taki zestaw u mnie na gospodarce, taki orzutniczek z takim zjatorkiem. Orzutnik ze zjatorkiem takim, no powiem szczerze, robiło furę dla mnie. Bo jednak to było. Tu już w pełności czwórka, pług, nagonówka, ewentualnie jakaś czwórka lekka, obrotowa i też by se szedł bez problemu jakiegoś Lemkena kupić używanego czwórkę i by też zapierdalał w ściepie. Bez żadnych tych problemów. Tak mi się zdaje. Takie mam podejście do tego wszystkiego. No ale ogólnie bo to dość bardzo fajna tym zestawem i aby tak do przodu. Ogólnie możecie mi napisać w komentarzu jak tam wam minęły święta, bo powiem szczerze, ja to w tym roku wcale świąt nie czułem, dosłownie wcale. Żadnych świąt nie poczułem, można powiedzieć w pewnym sensie jakoś tak te święta szybko przeleciały, to jest swoje jedno. Na gorzej jeszcze człowiek bardziej jest zmęczony niż był przed świętami. Jakoś tak to wszystko dziwnie poszło. Te święta. Ciocia też przyjechała w czwartek. Czwartek w południu, we wtorek podjechała właśnie rano. 10. Z tego jeszcze pojechałem sprawdzić, złatwić się wpawę. Przyjechałem, mogę sobie teraz na spokojnie wziąć, powiem szczerze, po tych świętach jeszcze człowiek bardziej dla mnie, ja jestem bardziej zmęczony tymi świętami niż przed świętami, samym ciągnę, jak się coś robi. Śnie. A tak to jest, człowiek później wybity z tego letnim, bo dwa dni faktowo człowiek robi wiadomo, czy to gnoje, czy to właśnie obrządki wyczerpki maśki. No ale mówię, no chyba tego człowiek nie czuł. W ogóle. W tym roku jakoś te święta tak przyszły, poszły, tak powiem, dla mnie nawet lepiej. Człowiek tak dla mnie nie tak powiem, nie spinał się, robi to co trzeba i z tym było dobrze. No, widzę, że miałem dobre. Dobre 7. Nie z tym wszystkim. Czekajcie, jak chcemy teraz przełączyć, tak nosi to? O, kurwa. No i to jest oświetlenie. A czekaj, jest różnica, tak? A tak, mi się zdaje, że jest dużo lepsza. Przez te filtry NDD. I lepiej to pasuje. Powiem szczerze, że to jest trochę roboty. Jest dość sporo roboty tutaj, żeby to ogarnąć, to nawożenie. Nakazano mi tak mówi wolno tylko jeździć, żeby właśnie tego robotnika poszło jak najwięcej, bo nie ma z tym co robić. Jeszcze nie chciałem zwiększyć podobno hodowlę i zobaczyć, że jak fajne pieniądze zabieram z mleka. Podejrzewam, że też będzie jakiś właśnie wolny, że będzie chciał postawić sobie oborę i przejść na kawę mleczny też. Też trochę będzie uwiązany, ale zapasami tetycznie też jest uwiązany. Będziemy się stawać tutaj godzinie, tylko może sobie na spokojnie, tutaj sobie to w stanie opasy nie są aż tak wymagające. Pominają do krów mlecznych w domu. Tylko, że z krów mlecznych macie ile? Co miesiąc macie pieniądze. A z opasów jednak nie. No i wtedy z tego co wiem, no to mówił, że jeśli bym chciał, no to mógłbym być jego, tak powiem, obławym, nie wszystko ogarniać i nie to lecz dojść, tylko po prostu nie dostał dolarów swoją, wypychał obornik i tak dalej, i wszystko związane z wydłem.
polach mało co wymiotu, powiedziałbym to nie chciał. No i bym dostawał dość spore pieniądze, jeśli by dobrze potoczyło. Dobra, nie będę przedłużał. W dzisiejszym odcinku było to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, chcecie, prakiwuję komentarz, linki, zadanie i trzymajcie się następnego odcinka. Na razie, cześć.